Dziś pokażę Ci coś, co na pewno znasz. Stempel i matryce. To elementy, które w liniach produkcyjnych pracują tysiące razy dziennie, wycinając kolejne detale. Muszą ze sobą idealnie współpracować, wsuwać się jeden w drugi super precyzyjnie, z minimalnym luzem i świetną jakością powierzchni. Wykonamy je ze stali Beller S390 o twardości 64 HRC, a całość wytnie drutówka z dokładnością do mikronów. A jeśli zostaniesz ze mną do końca, zobaczysz ciekawostkę. Jak szybko wypalamy otwór elektrodą w tak twardej stali i jakie są tego parametry? Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Dzisiaj wykonamy matrycę i stempel z przygotowanych wcześniej formatek ze stali Beller S390 o twardości 64 HRC. Zaczynamy od matrycy, ale jeszcze zanim zaczniemy, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału. Kamie wyznaczamy współrzędne otworów pilotowych, które wykonamy na przebijarce do otworów. To przez nie drutówka przewlecze drut i zaczniemy właściwe wycinanie. Otwory muszą być rozmieszczone bardzo dokładnie, bo to one decydują o późniejszej automatyce przewlekania. Formatkę przenosimy na przebijarkę. Najpierw bazowanie. Robimy to elektrodą. Przy kontakcie z detalem maszyna daje sygnał dźwiękowy i możemy wyzerować położenie. Tutaj używamy elektrody mosiężnej o średnicy 2 mm z kanałami wewnętrznymi. Wnętrzem elektrody podawana jest woda o ciśnieniu około 90 bar, która wypłukuje materiał i stabilizuje elektrodę w otworze. Dzięki temu w tak twardej stali możemy wypalić otwór, którego zrobienie wiertłem byłoby trudne i bardzo kosztowne. Po kolei przechodzimy współrzędne i wykonujemy serię otworów pilotowych. Formatkę mocujemy na drutówce i ustawiamy ją bardzo dokładnie do poziomu. To zapewnia prostopadłość przy późniejszym wycinaniu. A to jest kluczowe, żeby matryca i stempel idealnie ze sobą współpracowały po złożeniu. Jeśli tu byłby błąd, elementy mogłyby się zacinać albo zużywać znacznie szybciej. Następnie mierzymy kąt położenia formatki drutem i korygujemy ustawienie kątowe na maszynie. Wybieramy program matrycy i uruchamiamy cięcie. Drut wycina zarówno gabaryt zewnętrzny, jak i otwory wewnętrzne. Właśnie do tego służyły otwory pilotowe wykonane na przebijarce. Dzięki nim maszyna automatycznie przewleka drut przez otwory zamknięte i może kontynuować pracę bez zatrzymywania procesu. Taka automatyzacja to ogromna zaleta. Możemy ustawić kilka formatek jednocześnie, a maszyna sama przewleka drut, ucina go i przechodzi do kolejnego elementu. Możemy zostawić obróbkę na noc, a rano przyjść, zdjąć gotowe detale i założyć nowe. To jest właśnie jeden z głównych kierunków, w którym zawsze chcemy iść. Maksymalna automatyzacja. Kolejny krok to stempel. Formatkę ustawiamy na drutówce równie precyzyjnie jak w przypadku matrycy. Czujnikiem sprawdzamy poziom, żeby zachować prostopadłość. Tutaj dbałość o najmniejsze szczegóły jest absolutnie kluczowa. Matryca wykonana jest w tolerancji od 0 do 5 mikronów w plusie, a stempel od 0 do 5 mikronów w minusie. To oznacza, że każdy z elementów musi być w granicy 5 mikronów, a dopiero razem tworzą perfekcyjnie spasowaną parę. Podczas cięcia stosujemy kompensację zużycia drutu. Nawet minimalne różnice w średnicy drutu, który się zużywa, mogą wpłynąć na wynik. Dlatego maszyna potrafi przesuwać swoje osie z dokładnością do 1/10 mikrometra. Tak, 1/10 mikrometra. To już skala nanometrów. To funkcjonalność, której poświęcimy osobny odcinek, bo naprawdę warto ją dokładnie omówić.
I wreszcie po wielu godzinach pracy mamy gotowy stempel i matrycę. To moment kulminacyjny. Czy elementy złożą się perfekcyjnie? Tak, pasowanie jest idealne. Dzięki temu, że zadbaliśmy o każdy szczegół, uzyskaliśmy ultraprecyzyjny efekt końcowy. Dlatego im dokładniej podchodzimy do pracy, im bardziej skupiamy się na detalach, tym lepszy efekt końcowy uzyskujemy. To właśnie ta konsekwencja w precyzji daje perfekcyjne rezultaty. A teraz obiecana ciekawostka. Do przebijania otworów użyliśmy elektrody mosiężnej o średnicy 2 mm i długości 400 mm. Formatka miała grubość 15 mm i twardość 64 HRC. Wykonanie jednego otworu zajęło około 45 sekund. Na każdej matrycy było 5 otworów, a zrobiliśmy 4 matryce, czyli łącznie 20 otworów. Całość przebiliśmy na jednej elektrodzie, wypalając w sumie ponad 300 mm materiału w ekstremalnie twardej stali. I to jest właśnie siła elektroerozji. Wyobraź sobie, że istnieją elektrody nawet o średnicy 0,3 mm. Taką elektrodą można w tak samo twardej stali wypalić otwór na przykład na głębokość 300 mm. To coś, czego zwykłe wiertło nigdy by nie zrobiło. Technologia, która otwiera możliwości naprawdę ekstremalne. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli tak, zostaw komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!